Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W dzisiejszym programie znowu o błędach, które popełniamy za kierownicą w Krakowie. Najpierw zajmiemy się ulicą Długą, na której w ubiegłym roku było najwięcej przypadków, w których motorniczowie tramwaju musieli zatrzymać tramwaj i czekać na pomoc, bo nie mogli przejechać, bo samochód blokował możliwość przejazdu tramwaju. Popatrzcie Państwo, jak to na tej Długiej wygląda. No i jednocześnie zwrócę Państwu uwagę na konieczność perfekcyjnego parkowania. I właśnie mamy, proszę Państwa, sytuację, w której zablokowana jest Długa. No nie spodziewaliśmy się, że przyjedziemy tutaj przypomnieć o tych zasadach, pokazać te znaki, nauczyć Państwa parkowania tutaj. Nie sądziłem, że od razu złapiemy sytuację, w której tramwaj po raz 130 został zablokowany, no bo 129 blokad w roku 2015. Być może to 131, może 140 zablokowanie tramwaju. I nie mówmy, że na chwilkę tylko, że tak postawi jedno, przecież ja tylko do kiosku, ja tylko chcę kupić bułkę. A w międzyczasie tramwaj stoi, wywraca się cały rozkład jazdy. Ludzie, którzy potrzebują zdążyć do szkoły, do szpitala, do pracy, niestety stoją w tramwaju i czekają na zmiłowanie. Być może czekają na pomoc drogową, która ten samochód usunie, no to potrwa. A być może ta osoba, co czasem się zdarza, znajduje się po 10-15 minutach i odjeżdża autem i mówi, no przepraszam, nie wiedziałam. Czego nie wiedziałam? Za co przepraszam? Nie można tak, proszę Państwa. Niektóre rzeczy, no nie da się za nie przeprosić. No nie skupiłem się w tym parkowaniu. Źle zaparkowałem. Nie możemy tak robić. Skandal. Skandal, szanowni kierowcy. Parkowanie na ulicy Długiej. To trzeba, proszę Państwa, zrobić bardzo precyzyjnie. Jak się uda, jak mamy chwilę czasu, jak nie utrudnimy ruchu, to właśnie lepiej jest wjeżdżać tyłem. I wpisujemy się, proszę Państwa, tak, żeby trafić dokładnie do krawężnika, do krawędzi tej zatoki i być poza linią ograniczającą tą zatokę. To, proszę Państwa, jest wszystko tutaj oznakowane znakiem pionowym, znakiem poziomym. Idealnie, lepiej się oznakować tego naprawdę nie da. Proszę mi wierzyć. I tak zaparkowany pojazd na pewno nie przeszkodzi tramwajowi. Natomiast pojazd wysunięty, choć trochę, uniemożliwia przejazd tramwaju. Proszę mieć to na uwadze, proszę to zrozumieć. 129 przypadków w zeszłym roku. To dużo. Tylko na Długiej, a na Rakowickiej, a na Zwierzynieckiej, a na innych ulicach, gdzie jeżdżą tramwaje, gdzie jest dość wąsko. To jest plaga, proszę Państwa. I nie wiadomo, co z tym robić. Już lepiej doznakować się tego nie da. Słyszałem, że miasto chce wydać jakieś kolosalne pieniądze jeszcze na jakiś system detekcji. Jakieś laserowe czujniki. No przecież szkoda na to pieniędzy. I to i tak, no tylko pozwoli na jakąś szybszą reakcję. Ale i tak chwilowa choćby blokada będzie. No tak nie możemy jeździć, proszę Państwa. Parkowanie, zatrzymywanie pojazdu jest jednym z elementów normalnego uczestnictwa w ruchu drogowym. To jest początek albo koniec jazdy. To musimy też zrobić dokładnie. W tym przypadku to zakończenie choćby chwilowej jazdy musi być perfekcyjnie przeprowadzone. To auto musi być tak zaparkowane, żeby nie blokowało torowisko. Krótko i węzłowato. Tak musimy postąpić. I proszę Państwa, tu nie ma żartów. I właśnie nadjeżdża tramwaj, popatrzmy, zmieści się, prawda? Jeżeli jesteśmy zaparkowani wszyscy poprawnie, tramwaj zmieści się, przejedzie bezpiecznie. Ale popatrzcie Państwo, jak wąsko. Mimo tego parkowania, no zaparkowałem, już lepiej się nie dało, jestem idealnie przy krawężniku, to odległość boku tramwaju od mojego lusterka wynosiła ile? No paręnaście centymetrów. Czyli każde inne parkowanie spowoduje, że tramwaj nie przejedzie. Do tego doprowadzamy. A teraz zwróćmy uwagę, motorniczy tramwaju wysiada i składa lusterko w samochodzie. No i przejedzie. No ale do tego zmusiliśmy motorniczego. Na chwilę znowu musiał zatrzymać tramwaj, wysiąść, uprzejmie złożyć lusterko w samochodzie niesfornego kierowcy, wsiąść i pojechać dalej. I znowu blokada tramwaju, znowu jakiś samochód wystaje, dostawczy, a potem narzekamy na komunikację zbiorową.
No to już wiecie Państwo dlaczego. Przez kierowców, którzy nie zachowują się właściwie. Szanowni Państwo, ten program nie jest nagrywany na zasadzie łączenia scen z poszczególnych dni. To wszystko dzieje się danego dnia. To jest, proszę Państwa, czwartek, 21 stycznia. Przyjechaliśmy tutaj, nie wiedząc, że tyle się będzie działo. No, czyli tak pewnie się działo i 20, i 19, i 18 stycznia, i co najmniej 129 razy w ubiegłym roku. No bo przecież to, że motorniczy wysiadał i składał lusterko w samochodzie, to o tym nie wiemy. To o tym wiedział tylko ten motorniczy w danym dniu. Czyli może taki przypadku było jeszcze 400. Czy to nie wstyd dla nas kierowcy? Czy to nie wstyd? Jeszcze raz pod rozwagę Państwa to poddaję. I kolejne błędy krakowskich kierowców. Od pewnego czasu mamy jednokierunkowy ruch na obwodnicy Plank, czyli Dunajewskiego, Basztowa. Jeździmy tylko od dworca do Wawelu. W tym kierunku mamy ruch ogólny. Natomiast w przeciwnym kierunku mają prawo jechać tylko pojazdy komunikacji zbiorowej plus policja. Jadą wtedy torowiskiem. I co? Przysłał nam zdjęcie z kamery nasz widz, który nagrał kierowcę Volvo, który jedzie w najlepsze torowiskiem. To oczywiście nagranie z tramwaju czy autobusu. Wysoko umieszczona kamera pokazuje, jak ten kierowca, no jakby nigdy nic, jedzie sobie, no bo jedzie. Da się jechać? Da. Prąd nie kopie? Nie kopie. Mandatu nie było? No udało się. No ale właśnie, to mamy tam postawić, proszę Państwa, zasieki. Policjanci mają tam się zmieniać rotacyjnie, dyżurując cały dzień, czy straż miejska. No nie da się. Nie da się, proszę Państwa. Tak się nie da z nami dojść do ładu. Tak z nami, kierowcami, do ładu nie dojdziemy. Nie wolno. Zakaz wjazdu, proszę Państwa. Oznakowane, dokładnie. Nowe, świeże znaki. My tego nie widzimy? No i rowerzysta. Kręcąc dzisiaj ten program, spotkaliśmy wielu rowerzystów. Czy to są warunki do jazdy na rowerze? Ja rozumiem, że ktoś został zaskoczony śniegiem, no to raczej chodnikiem, bo wtedy może, spokojnie do domu. To nie są, szanowni rowerzyści, warunki. A ten rowerzysta, popatrzcie Państwo, no chyba przesadza, no chce jechać skrajnie przy prawej krawędzi, no ale niestety, no ślizga się, za chwileczkę wpadnie w szynę i się wywróci. Ślisko, mokro, śnieg. Śnieg, proszę Państwa. No na szczęście nic się nie stało, popatrzcie Państwo, jak go zarzuciło. No i na deser, proszę Państwa, będzie kolizja. Kolizja, której byłem uczestnikiem, której byłem ofiarą kilka dni temu, właśnie w tym miejscu. Jechałem tak jak teraz, proszę Państwa, 30 na godzinę, tu jest taka obowiązująca prędkość. Dojeżdżam do skrzyżowania, tu było zupełnie pusto, proszę Państwa, nic nie widzę, pieszych nie ma. I w tym momencie, podobnie jak ta wyjeżdżająca Mazda, wyjechał z dość dużą prędkością Seat Toledo, który no niestety wymusił pierwszeństwo w taki sposób, że nie dał mi szans reakcji. Moje hamowanie oczywiście coś dało. Obrażenia na samochodzie były moim przynajmniej niewielkie. Natomiast tamten samochód to aż obróciło. Proszę Państwa, z taką prędkością wyjeżdżamy z ulicy Podporządkowanej. No cóż, no kierowca się zamyślił. Tak to przedstawił. Później zapytany przeze mnie, dlaczego nie zastosował się do znaku ustąp pierwszeństwa przejazdu. Kierowca jechał w ten sposób, nie zareagował na znak ustąp pierwszeństwa przejazdu i przejechał. I po prostu przejechał jakby nigdy nic. A tutaj przecież, proszę Państwa, praktycznie bez zatrzymania się nie da przejechać. Przecież tu jest naprawdę duży ruch na ulicy Krowoderskiej. Tu są samochody zaparkowane, które troszkę ograniczają widoczność. Teraz możemy wykorzystać moment, w którym piesza przechodzi i wyjechać. Notabene, no ta infrastruktura tutaj, wąsko, 30 na godzinę obowiązująca prędkość. Cała strefa ograniczonej prędkości do 30 na godzinę. No ale w ogóle, szczególna ostrożność, dojazd do skrzyżowania. Jechał jakby na drodze z pierwszeństwem przejazdu szerokiej ulicy, na której wszystko dobrze widać. Jechał gdzieś, tak sądzę, około 50 na godzinę. No i skończyło się to tak, że ma troszkę zniszczony samochód, ja również. Natomiast tam przecież mogli być rowerzyści, mogli być piesi, mogły być inne zaparkowane samochody, w które by uderzył, bo stracił panowanie nad kierownicą w momencie, jak dostał ode mnie uderzenie. Także mogło podziać się bardzo, bardzo wiele.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.